Czesław Golba, Solidarna Polska, bardzo proszę. Dziękuję bardzo, panie marszałku, Wysoka Izbo, pani minister, panie ministrze. Ja mam takie pytanie. Wtedy, kiedy, załóżmy, dowiemy się, będzie ta dla nas radosna informacja, że otrzymamy 4 miliardy z Unii Europejskiej, że Komisja Europejska odblokuje, odmrozi nam te pieniądze. Ja chciałem spytać, czy wówczas wystarczy środków na budowę obwodnicy Przeworska, czy wystarczy na budowę obwodnicy Łańcuta, czy wystarczy na budowę autostrady z Korczowej do Tarnowa, bo to jest bardzo ważny odcinek. I najważniejsze pytanie do pana ministra. Panie ministrze, chciałem pana zapytać, pan niedawno był na otwarciu obwodnicy Jarosławia i chciałem pana spytać, czy pan nie zauważył, że tam nie ma lewoskrętu od strony Przemyśla do Jarosławia, nie ma wjazdu. Tam kilka tysięcy rolników nie wjedzie do największego zakładu zbożowego, który jest dla nich bardzo ważny i istotny. Panie ministrze, to trzeba jak najszybciej zrobić, naprawić ten błąd. Ktoś to nie dopatrzył, a to jest bardzo poważne dla wszystkich, dla południowo-wschodniej Polski. Lewoskręt lub rondo. Bardzo pana proszę, chciałbym usłyszeć. Dziękuję, panie pośle. Dziękuję bardzo. Ostatnim zadającym.